side in frame. Thank you. Ronnie O'Sullivan to break. Uścisk dłoni z uśmiechem obaj wymienili się. Znają się doskonale. Liang Wenbo, obywatel Chińskiej Republiki Ludowej, ale na stałe już od wielu, wielu lat mieszkający w Anglii. Trenujący tam, bo no, inaczej się po prostu nie da. Jeżeli chce się być dobrym snookerzystą, trzeba w Anglii zamieszkać i tam trenować. Klarowne układy, zastanawiać się może o Sullivan, czy warto odblokowywać czarną bilę. Kiepsko, krótko poprowadzona biała przez Sullivana. A to by było niezłe zagranie, bo intencją nie było. No to jest jakby, to są naczynia połączone, jak się jedno wydarzy, to i drugie z automatu. Poprowadzenie białej na górną bandę, ale to generowało przesłonięcie tych lewych czerwonych poprzez bilę różową, czy tam żółtą, no dołożyłby do tego powiedzmy snookera i wtedy faktycznie mógłby mieć kłopoty z zagraniem bezpiecznym, z odpowiedzią Liang Wenbo. Trochę zerwane uderzenie, ale chyba każdy chciałby tak zrywać i wbijać. Dobrze też wycofana, trochę przecięta bila czerwona. Mogła inna bila w tym samym kolorze, żeby przedostać się do bili różowej. No to tak, pozbawiony już jest dwóch najcenniejszych kolorów. Ronnie O'Sullivan ma zanadrzu tylko niskie plus niebieską. Cięcie.
to zaryzykuję raz jeszcze. O'Sullivan. Jak na wbicie to zielona. Jak na odstawną też zielona. Miał podobną, no trochę trudniejszą niebieską, zagrywał ją do żółtej kieszeni, spudłował minimalnie, podszedł do stołu Holt, wyczyścił. Dwie partie później stało się no dokładnie to samo, tyle że pudłował Holt, a czyścił Wilson. Jejku, jejku, co to się dzieje z ciałem Younga Wembo? Przewagi, no trzy czerwone. Coś koło tego musi ściągnąć Ronnie O'Sullivan. No teraz już najlepiej wychodzi, z przyrządu będzie musiał zagrywać. Problem może być z jego ustawieniem, bo co wyżej na białą stoi. Biała stąd od razu sięga po tym wyższym.
39. Niebieska na frame, niebieska na mecz, niebieska na awans do rundy drugiej. Cudem. Sam pewnie zadaje sobie pytanie, jak to się stało, że mogłem wygrać ten mecz. Podziękować musi Liangowi Wenbo, że nie potrafił wykorzystywać tych szans, gdyby grał tak jak w partii 1-4. Myślę, że mecz mógłby się zamknąć w 6, w 7 maksymalnie frame'ach, no ale wielu to podkreśla. Najtrudniej jest postawić tę kropkę na Dino. W tym przypadku to jest ten właśnie piąty frame próbujący grą dalej. Dramatyczny mecz, to dopiero drugi dzień, już tyle emocji za nami. Spokojnie.